Hej, hej, witam was, moi drodzy, w kochanym kolejnym, kochanym kolejnym, witam was, moi drodzy, kochani, w kochanym kolejnym dniu z Szakesów und Fidgetesów. Karolo, witamy Cię ponownie, Daszek, Pesti, Marcin, Caesar, Mateusz, Miller, Ruz, Mikołaj, Mr. Didek, Center, Michał, Żurek! Wszystkich zapraszam. Do wciśnięcia guzik wsparcie, miło jest wtedy nagrywać, mile jest wtedy nagrywać odcineczki niż standardowo. Pobij zwiadowców trzy razy. Uff. Już idziemy tam szukać jakiegoś zwiadowcy, gdzieś tu jakiś się kręcił, jest l Cześć 90 kg? Hmm. Ciekawe ile wzrostu, bo jak 140 to trochę lipa, nie? E, jak 140 to trochę lipa. No <grystanie> <grystanie> e, to wiecie. E, ludzie lubią niektóre rzeczy przemilczywać, nie? E, a ja ważę tylko 9 dyszek, zapomniałem dodać, że jestem krasnoludkiem, nie? Haha. Ha. <grystanie> Dobra, drugi sklepany e, tutaj też w porządku, dobra, jedziemy po plan dnia. Moi drodzy, zimowe pety mamy na obydwu kątach. Jeśli chodzi o zimowe itemy, to jeszcze nie jest tak wcale kolorowo. Umaga jest bardzo kolorowo i zaraz umaga to się wam pochwalę, co tam mamy. Zresztą nie będę czekał na to, zaraz, zaraz zapędzimy do MAGA. A W47 no, niestety nie ma planu dnia. W47 jest tym serwerem, którym jest ciężej, bo no, tutaj nikt mi za wiele nie pomaga, więc muszę sobie sam radzić. No i moi drodzy, sobie wyradziłem. 100%, 100%, 100% i 100%. Także mak jest już skończony. Mak jest już skończony, jeśli chodzi o druida, to jeszcze druid nie jest skończony, bo jest 100%, 100%, 100% i kupa. <laughs> Trzech i temu wojownika brakuje. Czego nam brakuje? Brakuje nam dwóch tarcz, czyli tarczy eventowej, teraz tej zimowej, która weszła. Ona będzie tu. No, i oczywiście tier trzeci, którego szukamy z Tornada, i brakuje nam chyba czapki jeszcze świątecznej, tylko resztę już mamy. Tak, i czapki świątecznej, resztę już mamy, więc to już sobie te dwie rzeczy jakoś sobie spróbujemy znaleźć. To nie będzie jakiś problem. Polecieć tu sobie po wojownikach, może któryś będzie miał czapkę. Albo tarczy oczywiście to nie musi być wojownik, bo może być też Demon Hunter. To może też być Berserker po czapkę, nie? Natomiast po tarczy, no to już zdecydowanie tylko tylko wojownicy, więc tutaj, można by się już skupiać po prostu na tarczy i tylko przelatywać sobie wojowników, nie? I się nie stresować. A czapka może przy okazji wpadnie jakaś, bo, no jak już znajdziemy tarczę, to mam wrażenie, że czapka w międzyczasie się sama odnajdzie, nie? Nie ma nic gorszego niż tarcze wojownika na serwerze, który jest martwy, na którym nie dość, że tych wojowników jest pięciu na krzyż, to jeszcze cztery gra, nie? Nie ma nic gorszego, nie ma nic gorszego. Aczkolwiek, no, tam w tych dolnych rejonach się ta tarcza na bank pojawi. Na 47 była na 9000, prawie miejscu w sali chwały. Ktoś tam se odpalił jakiegoś tego mulciaka, albo coś tam, albo wszedł do gry po prostu raz na miesiąc i trafił tarczę. Więc mam wrażenie, że tutaj też jakaś ta tarcza się kiedyś pojawi w ciągu całego grudnia, no. Nie oszukujmy się jest cały grudzień na to, żeby tą tarczę wyciągnąć, aczkolwiek dobrze by było przed yy, legendarnym lochem, bo te ważniejsze wojowniki to się będą ubierać w legendarne tarcze, a nie tam w tarcze z Bożego Narodzenia, więc no tak to wygląda jak wygląda. Szczerze mówiąc kilkam tych wojowników i patrzę na tarcze, a nie patrzyłem na czapki. Czy tam się gdzieś nie pojawiła czapka, bo tu czapka może u Berserkera jakaś będzie, nie ma, no nieważne. Dobra, nieważne moi drodzy. Nieważne, hmm, czyli tak. Kibel mamy wrzucony, wrzucony. Hmm, to chodźmy tutaj. Plakat zrobiony, bo plakat tutaj był jaki? Tutaj był plakat. Wiem, że na jednym było wygraj walkę Petów, to było chyba na Magu. Wygraj jedną walkę Pupili, a tutaj było. A tutaj było trzech zabójców. Przecież zabijaliśmy trzeciego zabójcę dopiero. No Maciek, ty jesteś sklerotyka. Coż, to dzisiaj tak jakiś dzień Klepsydr. O! Co to taki dzień Klepsydr? To idziemy za ciosem. Ocie panie, no dzień klepsydr. Dzień klepsydr, dawaj jeszcze. A, 200 tysięcy złota. No to dobrze. To może raz kryształ? Nie, no to nie. A może jednak? No, nie, to nie. Nic się nie stało, chłopaki, nic się nie stało. Wyczyściłam się plecak, trochę żeśmy sprzedali ale dzisiaj awka na obydwu kontach, czysto pod expa. Czysto pod expa, mało pieniędzy. Mm, na obydwu kontach, tu 143, tu 148. Jest szansa, że koło wykeruje, jest szansa, że koło wykeruje. Mieliśmy trochę butów do handlu, nic tu więcej nie ma ciekawego. Czterech rozmontowań nam brakuje, ale nie mamy za bardzo co rozmontowywać. No to się nie nadaje do rozmontowania, bo ja nie potrzebuję złomu, to tak trzymamy, bo... No bo mamy miejsce, Kurcze, Tak się o to stało, że mamy miejsce w pecanku, żeby trzymać item za milion, który nie nadaje się do rozmontowania. To jest coś fantastycznego. Potrzebujemy jeszcze jednej podki na... Na życie, żeby tutaj mieć szansę klikać Janka. 3 grzybki to jest miłe, 8 milionów to jest miłe. E, wszystko, co jest z trzy grzybki to jest miłe, wszystko, co nie jest miłe, to nie komentuję. E, więc 9 milionów miłe, 3 grzybki bardzo miłe. E, no i tyle. Dostaliśmy jeden item, który nie będzie rozmontowany, no, który sobie będzie leżał. 22 kryształy, ja nie potrzebuję za milion. Nie róbmy Sejaj, moi drodzy. Nie róbmy Seiy. Więc dzisiaj tylko jeden item rozmontowany i to ten, co wrzuciłem do kibla, więc taki tryb, taki tryb spokojniejszy gry widzę dzisiaj się odpalił na druidzie, za to 16 inty więc. Więc bierzemy te 16 inty i idziemy bić głową hydrę, może to będzie czas, tam się już procent przemienił, nie wiem czy widzieliście, zanim zaatakowaliśmy, zanim się ekran wyświetlił. Więc jest czas, że może znowu w końcu zaczniemy zabijać głową hydrę po tych wszystkich roszadach, wymianach, kikach nieaktywnych osób. Znowu zdaje się, że mamy jakiś troszkę aktywniejszy trzon. Eee, tym, którzy dalej spamią, mówię fuck you, e, bo jest takie grono wspaniałych ludzi, którzy wchodzą i patrzą, kto jest aktywny, jakiego ma peta, jakie co i do nich spamią, nie? Bo to tak naj, najbystrzej to zrobić, nie? Więc fuck Q, yy, śmieciuchy. Yy, dobra, portal solo. Jazda, Maćku. 616 grzybów, znowu ponad 600 grzybów. skoczyliśmy to dzięki temu eventowi, że leciały grzyby w ten weekend. Yy, ale znowu spadnie nam sporo grzybów jutro, tak? Bo jutro musimy. Mamy jeden dzień, 28 minut na gryfa, więc jutro musimy tą ławkę dość szybko przeklikać. No i pojutrze kupić znowu gryfa, więc to będzie troszeczkę smutne. Więc jutro przeklikujemy ławkę szybko, a pojutrze bardzo powoli, bo, bo kupimy gryfa dopiero po południu. Yy, nie no, nawet spoko ten portal solo dzisiaj zszedł. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony z tego portalu solo. Hmm, tu ataki mamy zrobione. Czy coś tutaj na arenie? I tak, 2,400, 2,500, 2,600, 2,700, 2,800, 2,900, 3,300, 3,200. Już tyle tu kupuję. Zobaczcie, już zbliżamy się do drugiego deca. Jeszcze tylko 4 dece. Jeszcze tylko 4 DC przeżyć. Nie wiem, jaki ja jestem z siebie dumny, jak ja to robię. Boże. Jaki ja jestem z siebie dumny, że to mi się udaje, że żyję w tej arenie i że ta arena się rozwija i że ta arena to mieliśmy trzymać, tak. A to też trzymajmy. Ja, dobra. Trzymajmy, zróbmy sobie ostatnią walkę, czyli załóżmy, że te dwa ostatnie trzymamy, no. Tak zróbmy, no bo no, w ciągu miesiąca ta aura nam wejdzie. O easy, easy lościk. W ciągu miesiąca nam taura wejdzie, złapiemy tego głębiona i zaczniemy go karmić, w ciągu miesiąca też dostaniemy Sylwester, Nowy Rok, czyli Rokitka i Rokitka sobie będziemy karmić. Zanim wykarmimy Rokitka to przyjdzie Ryboga, więc będziemy go karmić, w międzyczasie zabijemy miksa. Więc tutaj te wszystkie trzy pety będą do bicia, tutaj zanim zabijemy, zanim złapiemy głębiona i karmimy, jest szansa, że zabijemy poseidonga, zdobędziemy, jeśli chodzi o ziemię, to tu nie będzie to szybko, więc tu będziemy na pewno te dwa pety karmić. No tutaj też nie będzie szybko, ale tutaj mamy trzy ostatnie, więc jest prosta piłka i no i to chciałbym w miarę szybko dostać, no to na każdej chwili mogę to dostać, ale wiecie, to klikanie jest męczące, więc no karmię tego zawiszawszy, chociaż powinienem w sumie przetrzymać na diabło czorta. Te jedzenia licząc, że w ciągu tam 16 czy 13 dni go yy, dam radę zabić, nie? Trzeba na, to, trzeba na to liczyć. Dzisiaj słaby dzień w petach, widzę. Jedno zwycięstwo? Albo czegoś nie zapisałem, albo tylko jedno zwycięstwo druida, czyli słaby dzionek w petach. Jadłem 200 na 1/ na 200, i to tyle, co tutaj jest. To tyle. Więc niezbyt to był udany dzień, spadliśmy tam na pewno w tych pupilach dramatycznie, no 150 miejsce, Kitol też dostał po nerach, widzę. Więc niezbyt tak wesoło to nam wyszło, niezbyt. Nakarmić swoje pupile, awanturniczość, recykling i czary. Mary, w oczywiście nikt już nie wierzy, więc recyklingu nie zrobimy, bo nie mamy co. Areny tutaj nie ma, 10 ataków jest zrobione, więc tutaj nam brakuje tak naprawdę tylko teraz karmienie pupili nie zrobimy, szukanie brakujących trzech itemów, w zasadzie dwóch plus tarcza, tier trzeci, żeby zakończyć przygodę. No i okej, okay. cześć magu. Cześć magu, ty magu jesteś dobrym zawodnikiem, bo masz i wrzucony kibelek, i zrobiony plakacik, i se zagrasz u złodzieja. No i jesteś naszą pierwszą postacią z wszystkich trzech, które obecnie grają, która ma w pełni zrobiony klaser, jeśli chodzi o itemy w klas. Jesteś pierwszym zawodnikiem, który ma wszędzie 100%, i dumny jestem z ciebie, bo radzimy sobie tutaj sami od jakiegoś czasu i... No i wymaga to od nas dużo, dużo poświęcenia. Wczoraj te dziubanie tego, nie, ale to drewno. Wczoraj to dziubanie tych itemów na trzech serwerach, na no dramat. Na 50 duża pomoc od Karola, na 46 duża pomoc od chłopaków, od Wayfira, od króliczka. Więc, no tutaj, wielkie dzięki. A no, a tutaj niestety trzeba było sobie samemu radzić, nie? A co,ż to koło takie na ekspa? Dawaj, pieniądz! No właśnie, dawaj pieniądz i grzyby, a nie tam 600 tysięcy ekspa. No, 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 9 grzybów. Jeszcze raz pieniądz daj, nie? Czy my coś rozmontujemy? O, rękawice to się sprzeda. O, to się rozmontuje. O, jak ładnie nam się tutaj wszystko wpasowuje. A no, to się sprzeda, elegancko. I na koniec jeszcze trzy grzybki, no coś fantastycznego. Takie, takie koło to ja szanuję, takie koło to ja szanuję, ataków tutaj nie mamy, o tutaj 2500 potwory najpierw, a i tu 2400, czyli wszystko też nam się tutaj ładnie zazębia. Że mamy 2500 potwory i to tuż przed końcem żeśmy się wyrobili Ale jaja. Więc dostaniemy od razu kupę siana. To będzie za 5 sekund, będzie kupa siana, więc od razu wbijemy tutaj, podejrzewam, że jeszcze ze dwie albo trzy rzeczy, bo to będzie aż 310lionów. To, to nie jest jakoś... <laughs> 694, no to no, no dobra, no no. Pomyliłem się, no Boże, no, stało się coś. Stało się coś. Pytam się, stało się coś. Jakaś czapka nawet za 1.200 jest, ale ona się nie udaje do rozmontowania, ta broń też się nie nadaje do rozmontowania. Ale też mamy taką sytuację w plecaku, że możemy sobie pozwolić na trzymanie itemów, które są tak w zasadzie po nic. No, jak będę jutro czapki, to lepiej wziąć 2,5 niż dzisiaj 1,2 mln. No. no, ale to jest jedne z pierwszych itemów, które nadają się po prostu do śmietnika, jeżeli taka będzie kwestia potrzeb czasu, prawdy czasu, prawdy ekranu. Nie? Tu nic do kupienia niestety nie mamy. No to robimy to samo. To powinienem w sumie zbierać, tak jak mówiłem. Spróbujmy sobie to też do setki wbić. To zbieramy, a to. Zbieramy? Zbieramy. 150 w Węża to ja nie wrzucę, nie ma szans. Zbieramy. Szybciej zbiorę tutaj. Co to, co to ma za znaczenie w sumie? Ale zbierajmy, bo lubimy kolekcjonować, to se pozbieramy, żeby później wrzucać tych karmin 3 miliardy. No Tyrek 200 na jedunę. Przegraliśmy bez Diabłoczort, więc tutaj nie ma co nawet tego oglądać. To jest właśnie urok tej gry. Akademia 20 się zaczyna budować. To jest właśnie urok tej gry, że. Jest tyle błędów, które istnieją od tylu miesięcy. A ta firma to tylko ma w oczach kurwa pieniądze i gziby, gziby, gziby i pieniądze. Dodajmy pać, żebyś znowu wyciągnąć gziby. zróbmy śpić serwer. To nic, że nie będzie działał, że będzie zalagowany, że będzie miał bugi. Ważne, żeby pieniądze były. No i wchodzicie w taką walkę petów i widzicie od razu, że już pojawia się jakiś diabłoczort na końcu, a to znaczy, że przegraliście. To znaczy, że przegraliście, no. Nie ma takiej możliwości, jeszcze nie spotkałem się z taką walką, że jak pojawił się zbugowany pet na końcu, żeby ją wygrać. Nie ma takiej opcji, tak? Nie ma takiej opcji. Jak się nie pojawi, to wtedy możecie wygrać lub przegrać. Jak się pojawi, to macie 100% na luza, bo to jest taki wspaniały system tej wspaniałej gry i twórców tej gry. No, nic na to nie poradzimy. Yy, tu mamy... To dobra, okej, okay. czyli co nam zostało tutaj do roboty? Halo Maćku, halo Maćku, no coś tam jeszcze zostało, jeszcze Hydra pięciogłowa, miliard 360, sześćdziesiąt, miliard trzysta trzydzieści cztery, milionów Hydra jest, spoko. Yy, zostało nam, czy my tu coś kupujemy, nie widzę, nie widzę, więc zostało nam zbicia w palca 17 inty, yy, milutko, milutko, no i portalu gildi nie ma, no to portal solo, tak, portal solo, ten sam co... Ten sam co ma druid, tylko że my dopiero zaczynamy, no to przydałoby się trochę podraszować jakimiś krytyczkami za kolaczką, no to dobre krytyki wow. dobre krytyki łoi. Wow. Pierwszy dzień sądzącego, 2% progresu. No, no, nie wygląda to zbyt owocowo. Zarządzaj swoją areną. Nie, nie zapomnij nakarmić awanturniczość recyklingu nie mam, nie będę tego rozmontowywał, bo to jest do sprzedania. Chyba, że mam broń na sobie 2 miliony z dużą ilością kryształu. Nie widzę, więc też nie. Więc nic nie mamy do roboty, moi drodzy. Nic nie mamy do roboty, wszystko żeśmy zrobili. Aż dziwne 5 punktów nam się nie pojawia, nie? Zarządzaj swoją areną, ktoś musi. No ktoś musi, ale no to ja tutaj czekam na tył tu, tu, na guzik, nie? Ale jeszcze raz możemy sobie zobaczyć tutaj. 100%, 100%, 100%, 100%, ha ha ha. Wspaniały zawodnik. Tu jeszcze możemy zobaczyć, czy coś trzeba a tu czekamy na 1, na 300, to już będzie grubo, to już będzie grubo, bo to po, po tym 3,300 to już tylko czekanie na 2,500 kibla, które będzie dzisiaj, bo tu już jest jeden kwater, więc to będzie 15 kursów nawet, nie, bo tu jest pół kwatera, więc już będzie 7 kursów, więc za parę godzinek klikamy, już jest tak, że, że dzień czekam, nie? już tak ta arena mi działa, że Wbijam to 3300, czekam ileś tam parę godzin i po południowym wieczorkiem klikam te 2500 kibla na noc na sen, nie? Więc ten kibel 2500 już turla się w nocy. Jak będzie udawało nam się po resecie robić kibel 2500 od razu w sensie, że może nawet może nie, że od razu od razu to by było idealne, ale yy, powiedzmy, że tam zrobi kilka kursów i go wbijamy dość szybko, to już będzie to się rozpędzać, przeżyć kilka deców i, i będzie dobrze tam od tych pięciu 5, 5, od tego 5 deca już będzie e, zdecydowanie łatwiej i, e, i przyjaźniej, więc to to tyle moi kochani. Dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się mano i pa pa.